cześć chłopaki. Dzisiejszy program sponsoruje liczba 100. I tak, edukacja, będzie trochę o edukacji, o logice, o pierdołach, czyli nie dziel przez zero i nie pierwiastku i minusów, o historii pedagogiki, Piaget, Doman i twoje dziecko, co ma do tego, próba odpowiedzi na pytanie po co uczyć dzieci i parę historii prywatnych. Uwaga, myśl numer jeden na dziś. Edukacja stoi na głowie. Wszystko ma podwracane. Wszystko ma podwracane. Ktoś wie, co to jest? Tak wygląda w dużym przybliżeniu rozwój mózgu dziecka. Otóż dziecko, co jest udowodnione już dawno i czego uczy się w szkołach mądrych studentów medycyny i pedagogiki, mózg dziecka rozwija się najszybciej w czasie ciąży. Potem prędkość maleje. Doman mówi o tym w każdej książce. Sprawa jest oczywista. A my co robimy? Wtedy, kiedy dziecko przestaje się uczyć, posyłamy je do szkoły. Mamy 3 lata na to, żeby dziecko czegokolwiek nauczyć. Jeżeli nam zależy na tym, żeby dziecko czegokolwiek nauczyć, a już na pewno własne dziecko, to zróbmy to w ciągu pierwszych 3 lat jego życia. Potem szansa może minąć bez powrotu. No właśnie, co z tego wynika? Moja wizja edukacyjnego systemu państwowego, prywatnego, obojętnie jakiego, jest taka, że jeżeli dziecko się najlepiej, najszybciej, najłatwiej i najchętniej uczy i sprawia mu to radość i daje szczęście w ciągu pierwszych 3 lat życia, albo 6, obojętnie, w każdym razie nie w szkole i nie na studiach, to może by tak profesorów posłać do żłobków. Co wy na to? Dobra. Student, jak wiadomo, wystarczy, że dostanie odpowiednie książki, zawsze sobie poradzi. Nawet u najgorszego wykładowcy student też potrafi zdać. A najlepsi wykładowcy też mają takich, co oblewają. Teraz uwaga, logika. Wiele osób i wielu naukowców twierdzi, że dziecko musi dorosnąć do dorosłego sposobu myślenia, że póki jest małe, to myśli sobie w dziecięcy sposób, potem się uczy logicznie myśleć. No i jak już się nauczy logicznie myśleć, to jest ok, staje się dorosłe, jest pełnoprawnym obywatelem logicznego świata. Uwaga, uwaga. Książka, zadanie domowe. Zarys racjonalnego obrazu świata, czyli krótkie, moment, korzystamy ze ściągi, krótkie wprowadzenie do historii filozofii. Elementarne wprowadzenie do filozofii. I co się okazuje, że matematyka jest bardziej filozoficzna niż logiczna. Jest tak samo humanistyczną nauką jak literatura i wszystko, co nam się wydaje, że jest humanistyczne. Uwaga, uwaga. Parę cytatów. Logika kieruje się pewnymi zasadami. Wiemy, że jeżeli z A wynika B, a z B wynika C, to z A wynika C i tak dalej. Zasada wyłączonego środka powiada, że każde zdanie jest albo prawdziwe, albo fałszywe. Inna możliwość nie wchodzi w rachubę. W przeciwieństwie do zasady sprzeczności, zasadę wyłączonego środka da się bez trudu uchylić w ramach teorii opartej na logice wielowartościowej. W przypadku logiki trójwartościowej, oprócz zwykłych wartości logicznych prawdy i fałszu, istnieje jeszcze trzecia wartość, którą można nazwać na przykład nieokreślonością. Z matematycznego punktu widzenia nie jest żadnym problemem tworzenie logik z 3, a nawet dowolnie wieloma wartościami logicznymi. Okazuje się, że tak naprawdę to, co uważamy za logiczne, czyli niezmienne, bo natura jest logiczna i musi być tak, a nie inaczej, tak naprawdę to wszystko to jest kwestia umowy. Umówiliśmy się kiedyś, że jeżeli z A wynika B, a z B wynika C, to z A wynika C. Ale to nie musi być prawda. Dzieciaki łapią nieokreśloność natury. Uwaga, uwaga. Zasada nieokreśloności Heisenberga, jedna z podstawowych zasad we współczesnym świecie nauki, we współczesnej fizyce, mówi, że jeżeli Cię widzę, to nie wiem, ile ważysz, a jeżeli Cię dokładnie zważę, to kurczę, zgubiłem Cię i nie widzę, gdzie jesteś.
Przeczytajcie sobie o zasadzie nieoznaczoności. Świat fizyczny i matematyczny jest tak przepięknie nieokreślony, że łojen i dzieciaki łapią to w lot. Tak naprawdę to nie dzieci dorastają do logicznego, dorosłego sposobu myślenia, tylko to my dorośli tak długo je ograniczamy, aż zaczynają myśleć w niepoprawny sposób, tak bym nawet to ujął. Póki dziecko jest młode, póki umysł jest chłonny i otwarty tak naprawdę, to rozumie naturę, rozumie naturę, czyli matematykę i fizykę w sposób bezpieczny.